Bardzo się cieszymy, że nam się udało doprowadzić ten mecz do takiego zakończenia, że zagramy trofinę, ale no niestety kontuzję doznała nasza pierwsza rozgrywająca, ale my sobie wierzymy w to, że przyjechałeś tutaj po to, żeby ten puchar zdobyć i zrobimy wszystko, żeby z Dominiką ten puchar wygrać. Na pewno jest to dla nas ogromne osłabienie, to na pewno, ale myślę, że później Domi weszła, pomogła nam naprawdę dobrze weszła w ten mecz. Tak naprawdę bardzo mało grała w sezonie, nie miała okazji się w tym sezonie ograć, także super sobie poradziła, weszła bez kompleksów i dała radę. No to był dla nas bardzo, bardzo ciężki mecz. Kontuzja Lucy na pewno będzie dla nas dużym osłabieniem, zarówno teraz, jak na cały sezon, chociaż mam nadzieję, że to nie będzie nic aż tak poważnego. Są dwie rozgrywające i Dominika tutaj weszła, tak samo trenuje jak Lucy. Oczywiście, że jest młodszą, niedoświadczoną rozgrywającą, ale czasami taka zmiana też działa mobilizująca, tak, bo wiedziałyśmy, że musimy się jeszcze podwójnie sprężyć, żeby Dominice pomóc. I ja już nieraz w swojej karierze miałam takie mecze, że akurat takie mecze były rozstrzygane na korzyść właśnie tego zespołu niby osłabionego. Postaramy się zrobić wszystko, żeby jutro mecz wygrać. Biła postawiła nam bardzo trudne warunki i tego się spodziewałyśmy. To jest bardzo dobry zespół. Już wygrały z nami jeden mecz i to za 3 punkty, więc wiedziałyśmy, co nas czeka. Wiedziałyśmy, że to będzie mecz walki o każdą piłkę tak naprawdę i tak się okazało. Musiałyśmy naprawdę wyszarpać i wywalczyć to zwycięstwo.